No to takie pierwsze, nie wiem, na otwarcie, jak te 4 dni ci tutaj jest? No bardzo spokojnie, wejście w trening było dość spokojne, także myślę, że nie zakwasiliśmy organizmów i będziemy grali na świeżości i formy. Czy ty znasz tak, nie wiem, precyzyjnie, czy to już Stefan Antiga mówił, czy nie, jak to z tobą ustalał, to taką agendę na sezon, bo wiemy, że taki trzyetapowy jest ten sezon, kwalifikacje, Liga Światowa i Mundial. No więc na jakich etapie, że tak powiem, ustaleń terminowych jesteś ze Stefanem? Na razie gramy eliminację, na tym się skupiamy, a co będzie później, zobaczymy. Czyli to, co gdzieś tam się pojawiało, jeszcze nie możesz do końca potwierdzić, że kwalifikacje i Mundial to Paweł Zagumny? Na razie są tylko kwalifikacje, co do reszty sezonu myślę, że rozjaśni się po tych kwalifikacjach. Tutaj rozmawiałem, bo ten początek zgrupowania w tym roku akurat jest nietypowy, bo nie ma od razu dużych obciążeń, prawda? Dlatego, że w zasadzie wy nie możecie, wy musicie dalej grać i chociażby ten sparring z Finlandią, który was czeka dwumecz, że to trzeba utrzymać tą formę tak naprawdę ligową. No dokładnie, tym bardziej, że był tydzień wolnego po meczach playoffu i jeżeli by teraz dołożył, to byśmy chyba na te mecze turniejowe złapali największy dołek, także do tego chyba dość spokojne wprowadzenie i tak jakby z obciążeniami idziemy powoli do góry. No a jak to jest? To tak po raz pierwszy trener, no jeszcze Antiga jest troszkę starszy od ciebie, ale tak gdyby miał 2-3 lata mniej, to miałbyś po raz pierwszy w życiu od siebie młodszego trenera. To ma jakieś znaczenie? Chyba nie ma to znaczenia i myślę, że nieważny jest wiek, ważna jest wiedza, jaką mam nadzieję Stefan nam zaproponuje. Dzięki bardzo. Dziękuję.